Witam kolegów, koleżanki, pszczelarzy, wszystkich sympatyków oglądających kanał pszczelarski. Dziś nudno, bo nie ma ruchu, tylko słychać, jak sobie tu brzęczą i buczą, odparowując coś tam w środeczku. Ale też takie dni są potrzebne, nie zawsze muszą być słoneczne i piękne. Opowiem Wam, tak pomyślałem, że odkąd zasiałem fasolię, to praktycznie nie było w ogóle dnia deszczu. A ten deszcz tak naprawdę jest potrzebny tym roślinkom, żeby rosły. No i właśnie idę się przyjrzeć, co z tą fasolią, czy kiełkuje, czy nie kiełkuje. No i tutaj w poszukiwaniu fasoli. Ale widać, że chyba coś tutaj, wydaje mi się, że to jest to, że coś tutaj rośnie. Mam nadzieję, że pogoda ją nie przymrozi, ale tu faktycznie widać, że schodzi. Chyba to jest fasolia. Mam taką nadzieję, że to coś tu schodzi. Jednakowo, no chyba to będzie fasolia właśnie. Także jest nadzieja, że tak pomyślałem sobie, no lubimy piękną pogodę, słoneczko i jak jest super, ale deszczu też trzeba, więc jak kilka dni deszczowych w nocy popadało, to bardzo, bardzo fajnie. Tu już schodzi. Przy czym muszę powiedzieć, jak siałem tą fasolię, to zdarzył się taki drobny wypadek, że brakło mi nasion i fasolia jest posiana na dwa etapy. Dlatego musiałem w głąb pola tu wejść, bo końcówki były dosiewane. Dość trochę mi po prostu na siewniku zostało popuszczone. Będę widział, czy połowa zasiewu, ta gęściejsza, będzie lepsza dla pszczół, czy ta rzadsza wersja, co będzie lepsze. A tam daleko w oddali, znaczy daleko, to jest kwestia 500 metrów, może nawet mniej. Cały zielony rzepak, to jest rzepak tutaj, o, tutaj do mnie się zbliżam i tu są moje już pszczółki. O, dokładnie tak to wygląda, te zielone, tu jest moje pole z fasolią, jest moje pole fasolią, a tam jeszcze jedno jakieś poletko i za nim rzepaki. Także pozdrawiam, życzę udanego lanego poniedziałku. Nam tu pogoda sama nas dzisiaj dolewa, tropi. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pasieka Kolasowice. Pozdrawiam.